Dariusz Rosati na 5. miejscu w Warszawie, 20 tysięcy głosów. I wyniki liderów 5 kolejnych list. Janusz Piechociński, PSL, 13 tysięcy głosów. Bolesław Witczak, UPL, 5800. Tak, głosowała Zulica. Spójrzmy teraz na wyniki dla okręgu Krakowskiego. To było przewidywane mniej więcej ta skala wielkości. Choć no muszę powiedzieć, że w odniesieniu do włożonej pracy przeze mnie w tym okresie pięciolecia, pracy, jaki włożył sztab wyborczy struktury PSL-u, to ten wynik jest wynikiem dobrym, ale nie wynikiem, który... Niezadowalającym. Nie wynikiem, który zwala z nóg. Dlatego, że myśmy włożyli ogromną pracę. Natomiast okres jest trudny. Wojna PO-PiS została przeniesiona na obszar Małopolski Świętokrzyskiego. I tutaj aspiracje obu partii i Platformy i PiS-u było wybranie w Małopolsce. Stąd ja myślę, że to był taki wynik, to jest taki wynik, jeśli on się będzie utrzymany, który daje takie dobre nadzieje, bo problem jest co więcej, bo chciałoby się, żeby było 3 mandaty do Świętokrzyskiego. Sądzę, że nie wiem, jakie macie analizy, ale że mandat jest dla pana posła Miodowicza. Mandat jest dla kogoś z lewicy. Bo występowanie w grupie szerszej, no, byśmy mieli 3 mandaty, to nam daje siłę, pozycję jako regionowi. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zgadza się. No i ja chciałbym podziękować mediom, bo media robiły tak, się robi taką platformę, taką merytoryczną dyskusję. To nie było tak jak w innych okręgach, takiej nagonki nie było za newsami, tylko to była taka rozmowa merytoryczna i to jest ważne. Czyli mandat jest. Jeszcze nie wiem, ja sądzę, że jest. Nie tylko ja się źle czuł, gdyby mandatu nie było. Choć zasmuca mnie frekwencja. Frekwencja także naszego, także tych środowisk, które tyle skorzystały, którym wielokrotnie byłem, nie wiem, czy to się okaże, że, czy prawdą jest, że Racławice mają najniższą frekwencję w województwie małopolskim. Myśmy wydawali specjalne publikacje dla Racławic. Czyli duży wkład w pracę. Tak, to jest niesamowite. To jest... I przykro teraz, prawda? No tak, nasza aspiracja było, żeby miał województwo. Ja oczywiście cieszę się i chciałem mieć ten mandat. Ale jeśli nie miałem mandatu, to pójdę jakiś tam mam dorobek, różne funkcje pójdę tu czy tu. Chciałbym się mieć, żeby województwo miało swoich posłów, bo to się w sumie liczy. Nie? I tutaj naprawdę ten patriotyzm województwa był taki, jak to określił, podgrzany, zaszczepiony, ludzie o tym mówili. No czas jeszcze zrobić analizę, co, gdzie, jakie były przyczyny, jakie oceny.